Oddział kardiologii w Ustroniu świadczy usługi kardiologiczne dla pacjentów od ponad 20 lat. Obecnie oddział został wyremontowany i odnowiony. Wykonujemy kardiologiczne świadczenia dla pacjentów ubezpieczonych na NFZ. To są świadczenia ratujące życie, jak również świadczenia diagnostyczne. Wykonujemy koronarografię, angioplastykę wieńcową. Zajmujemy się również elektroterapią, w tym implantacją stymulatorów. Modernizacja obejmowała reorganizację. Zostało zlikwidowane jedno piętro, które wcześniej funkcjonowało jako część oddziałów innej lokalizacji. Utrudniało to nam komunikację między tymi salami chorych. Sale są bardziej przestronne, jest więcej miejsca, lepszy dostęp do pacjenta. Pacjenci mają też możliwość być na salach jednoosobowych. Bezpłatny dostęp do Wi-Fi. W salach są również umieszczone telewizory. Jest więcej łóżek na oddziale, co skraca okres oczekiwania przyjęcia pacjenta na hospitalizację. Najbardziej zyskuje na tym remoncie pacjent. Został unowocześnione laboratorium. Obecnie ono świadczy usługi 24 godziny na dobę. Możemy zawał już wykluczyć lub potwierdzić nawet w ciągu jednej godziny. Pacjenci, którzy trafiają na leczenie szpitalne do Polsko-Amerykańskiej Kliniki Serca, są bezpośrednio przekazywani do naszego oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Bezpośrednio to oznacza czasami w ciągu kilku dni, czasami bezpośrednio z łóżka do łóżka. Pacjent rozpoczyna rehabilitację, codziennie odbywają się zajęcia z fizjoterapeutami, codziennie pacjent ma wizytę lekarską, pacjent jest na początku diagnozowany. W zależności od tego fizjoterapeuta wraz z lekarzem wspólnie ustalają schemat rehabilitacji. W oddziale kardiologii w Ustroniu hospitalizujemy rocznie ponad 2000 pacjentów. Obecnie dzięki zwiększeniu ilości łóżek zwiększymy tę liczbę, co zaspokoi zapotrzebowanie pacjentów.